Na YouTubie 6 lat temu był taki filmik Problemy współczesnego świata. No i tam pokazywali, co jest problemem. No i okazywało się z tego filmiku, że między innymi pójść do toalety i nie zabrać z sobą telefonu komórkowego. Wyjść na zewnątrz z parasolką i odkryć, że deszcz nie pada. Albo w ogóle odkryć, że w sklepie nie można płacić kartą kredytową, czy tam kartą bankową, bo limit transakcji jest od 10 zł. To w ogóle kiedyś było bardzo istotne, bo ja pamiętam te czasy, kiedy była taka promocja, jeżeli zapłacisz za kartą 6 razy w miesiącu, czy tam ileś, to będziesz miał konto bezpłatne. No i tak się kombinowało, że zapłacę za zapałki kartą i wszystko wtedy będzie za free, a tutaj szok, bo przecież oni mówią, no nie, minus 10. Oczywiście trochę tam przejaskrawiam, ale jeszcze kilka lat temu rzeczywiście wydawało się, że wszystko idzie tylko i wyłącznie do przodu. Uśmiechnięte panie i panowie w reklamach mówili, słuchajcie, jest super, będzie jeszcze fajniej, bierzcie kredyty, najlepiej we frankach szwajcarskich, bo to w ogóle droga do szczęścia. No i każdy miał takie nastawienie, że jest nieźle, będzie tylko lepiej, sobie tam kombinował, wybuduję sobie dom tam, pojadę sobie na wakacje tutaj, no i naprawdę wydawało się, że może być tylko i wyłącznie lepiej. Aż tu nagle, kilka lat temu, pojawił się COVID, i totalny szok. Wszyscy chcemy, żeby było super, a nie jest. Pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy u nas w szkole przyszła informacja, że kończymy zajęcia stacjonarne, bo nie wiadomo, co z tego będzie. Wszyscy mówili, ale jak to? Przecież my chcemy, żeby tego nie było. Gdzie jest szczepionka, gdzie jest lekarstwo, dawajcie, przecież tak nie może być. No i okazało się, że jednak nie jest. No i też w końcu pojawiały się pytania, Boże, gdzie Ty jesteś? Modlimy się wszyscy, chcemy koniec pandemii, ale to się nie kończy. Papież Franciszek prosi o zatrzymanie tego wszystkiego, i to się nie kończy. Potem te wszystkie trudne momenty, kiedy chorował ktoś z naszych bliskich, modlimy się, i informacja, niestety, twoja babcia, twój dziadek odszedł, zmarł w szpitalu. Też pamiętam, jak u nas w zgromadzeniu jeden ksiądz zachorował na COVID-a i też wszyscy dookoła mówią, modlimy się, przecież to jest ksiądz, to jest jeden z naszych, trzeba prosić. I każdy gdzieś tam miał taką nadzieję, że Pan Bóg musi go uzdrowić. I modlili się wszyscy, bo u nas w zgromadzeniu jest tak, że jeżeli jednemu coś się dzieje, właśnie na przykład choruje, to wszyscy księża, klerycy dostają informację, trzeba się modlić o uzdrowienie dla danego współbrata, więc myśmy się wszyscy modlili. A parafia, bo to było w Obornikach Śląskich, w sensie się ten ksiądz posługiwał w Obornikach Śląskich, cała się modliła o uzdrowienie księdza proboszcza, i mnóstwo naprawdę Zdrowaś Maryjo, Ojcze Nasz, modlitw, które wszyscy jakoś tam kojarzą, znają. Przyzywanie wstawiennictwa wszystkich możliwych świętych. I czas mija i w końcu przychodzi informacja, ksiądz zmarł. I też szok, ale przecież myśmy się modlili. Więc gdzie jest ten Bóg? Gdzie jest to proście, a będzie wam dane? Gdzie jest to uzdrowienie? Kiedy dzieje się coś strasznego? Już jakiś czas temu, kilka lat temu na takiej grupie na Facebooku pytałem, dlaczego już nie wierzysz? I taka młoda dziewczyna napisała do mnie wiadomość prywatną. Proszę księdza, mama rozwiodła się z tatą kilka lat temu, ale było tak, że święta spędzaliśmy co roku razem. Czasami u taty, czasami u mamy. Tuż przed świętami miałam taki sen. Mama leży na łóżku, ma zamknięte oczy. Ja, nie wiedzieć czemu, w tym śnie podchodzę do niej, całuję ją w usta, mama się przebudza, wstaje i do mnie przytula.
I proszę księdza, kiedy była Wigilia, tym razem mieliśmy się spotkać u taty, więc ja już u niego byłam, mama miała dopiero dojechać. No i siedzimy już przy stole i nagle dzwoni domofon, ja odbieram słuchawkę i tam moja mama mówi mi, że dzisiaj nie może z nami być, bo wydarzyło się coś nagłego, ale życzy nam wszystkiego najlepszego. No i ja wtedy bardzo zasmucona wracam do stołu, no i spędzam Wigilię z tatą, potem idę spać i następnego dnia odbieram telefon i dowiaduję się, twoja mama odebrała sobie życie, więc jestem totalnie załamana. Kilka dni później jest pogrzeb, wchodzę do kościoła i widzę trumnę, w niej moją mamę i przypominam sobie ten sen. Jak właśnie podchodzę, całuję mamę w usta i ona się budzi i myślę sobie, to jest Boży znak. To właśnie muszę zrobić. Więc ja idę przez ten kościół, podchodzę do trumny, całuję moją mamę i nic się nie dzieje. I ta młoda dziewczyna zakończyła wiadomość słowami: wraz ze śmiercią mojej mamy umarła wiara w Boga. Gdzie jest Bóg, kiedy odchodzą nasi bliscy? Gdzie jest Bóg, kiedy dzieją się te wszystkie tragedie? O tym często opowiadam. Kiedyś na plebanie zapukała bardzo taka roztrzęsiona młoda kobieta. No i mówi mi, że jest ciocią 6-letniego chłopczyka, który choruje na raka mózgu i że potrzebuje wody święconej, najlepiej z Lourdes, bo ona podobno uzdrawia. I że no, muszę coś zrobić, bo ten chłopczyk nie może odejść. Więc ja oczywiście mówię, co tylko będę w stanie, to zrobię. Jak tylko będę mógł, to pomogę. Tą wodę z Lourdes akurat mieliśmy, także dałem jej flakonik. No i powiedziałem, że gdyby cokolwiek było jeszcze potrzebne, to proszę dawać znać. No i ta młoda kobieta podziękowała i potem za jakiś czas odezwała się, czy może mógłbym przyjechać, pomodlić się nad tym młodym chłopakiem. I mówię, oczywiście, no więc pojechałem, poznałem całą rodzinę, poznałem młodego chłopaczka, który no, siedział obok mnie, jak tam szedłem i opowiadał właśnie, że ma na imię Szymonek, że bardzo lubi grać w piłkę, lubi też gry komputerowe. No i że no, cieszę się, że w ogóle do nich przyszedłem. I od tego dnia powiedziałem sobie, Panie Jezu, nie trzeba tego chłopaka uzdrowić. Więc gdziekolwiek byłem, w jakimkolwiek sanktuarium się nie modliłem, czy to w Częstochowie, czy to w Fatimie, czy na jakimkolwiek spotkaniu religijnym nie byłem, zawsze prosiłem, słuchajcie, to dajcie do modlitwy o uzdrowienie Szymonka, bo to jest taka moja ważna intencja. I też prosiłem mnóstwo osób o modlitwę. Naprawdę masę osób prosiło, Panie Boże, uzdrów tego młodego dzieciaka. No i czas mijał. Z Szymonkiem działy się różne rzeczy. Był w Niemczech na leczeniu, potem jeszcze w jakimś innym znanym medycznym miejscu. My też tam z młodzieżą staraliśmy się dla niego jakieś tam akcje organizować charytatywne. No i to trwało kilkanaście miesięcy, aż w końcu podczas jednego z wyjazdów dostałem SMS-a od mamy. Proszę księdza, Szymonek odszedł. Pogrzeb będzie za kilka dni. Jeżeli ksiądz może, to prosimy przyjechać. I drodzy, pogrzeb dzieci to jest coś strasznego. Dzisiaj ludzi totalnie rozsypanych, łzy na oczach matki, ojca, całej rodziny. Czuję się totalną bezsilność. Jest pytanie, co w ogóle można im powiedzieć, żeby im choć trochę pomóc. Ale drodzy, na koniec tego pogrzebu głos zabrała ciocia tego Szymonka i powiedziała to, co mówiłam już wcześniej, że
Na kilka dni przed odejściem, kiedy Szymonek był w szpitalu, ale nie dostawał żadnych leków psychoaktywnych, zaczął opowiadać, że mama, kiedy zasypiam, do mnie przychodzi Pan Jezus. No i ciocia opowiada, że razem z mamą pytały go, no ale skąd ty wiesz, że to jest Pan Jezus? I Szymonek mówił, no powiedział mi. A jak on wygląda? Ma taką bardzo piękną twarz. I tak ładnie się uśmiecha. I przychodzi z takim psem, którego mogę głaskać i do którego mogę się przytulać. I zabiera mnie w różne piękne miejsca. I ta sytuacja powtarzała się kilka razy, ale pewnego razu powiedział swojej mamie: mama, Pan Jezus powiedział, że ja niedługo z Nim będę. Mama miała zapytać: synuś, czy ty chcesz nas zostawić? Mamusiu, ale tam jest tak pięknie. I to są jedne z ostatnich słów, jaki młody chłopczyk powiedział swojej mamie. Później jego stan się pogorszył i zmarł, ale pełen pokoju i uśmiechu na ustach. I tą historię na zakończenie pogrzebu powiedziała ciocia, która to wszystko słyszała, która przed tym wszystkim była. Ale teraz, jeżeli ktokolwiek pyta mnie, proszę księdza, gdzie jest Bóg, kiedy umierają małe dzieci? Odpowiadam: Szymonek mówił, że przy nich. Gdzie jest Bóg, kiedy odchodzą nasi bliscy? Gdzie był Jezus, kiedy była pandemia, kiedy działo się to wszystko? Wiem, że przy nich. I co On w tym wszystkim robił? Nie wiem. Jak umrę, mam do Pana Boga parę pytań o kilka osób, o kilka sytuacji, o to też. Ale znam historię, kiedy właśnie ktoś przez pandemię, przez tą chorobę odzyskał swoją rodzinę, bo przez to, że musiał być w domu, to nagle zaczął rozmawiać ze swoją żoną, ze swoją córką, ze swoim synem. Czy Pan Bóg chciał pandemii? Na pewno nie. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, tylko żeby się nawrócił. Ale Bóg ją dopuścił. Dopuścił po to, żeby z tego też wyprowadzić jakieś dobro. Więc drodzy, cokolwiek by się nie działo, uwierzmy, że Bóg jest w tym wszystkim. Cokolwiek było wcześniej, naprawdę Bóg w tym wszystkim był, jest i będzie. Drodzy, przed nami święta Bożego Narodzenia, w których Jezus też jest i w których też będzie. Ale musimy Mu otworzyć drzwi naszego serca. Dlatego, drodzy, w tym trwającym Adwencie zróbmy wszystko, żebyśmy znów przybliżyli się do Niego, aby nie zabrakło w tym czasie czasu właśnie przy Nim. Bo, drodzy, w Ewangelii z pierwszej niedzieli Adwentu są słowa o tym, jak to właśnie jedli i pili za dni Noego, aż nadszedł potop, którego się totalnie nikt nie spodziewał. Wykorzystajmy ten czas Adwentu po to, żeby cokolwiek się na mnie wydarzyło, ten dzień, być może czegoś trudnego dla nas nie zaskoczył, nieprzygotowanych na spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia pewnie wkrótce. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.